Mamy wannę. Mamy kaloryfer. Trochę złomu będzie. Nie wiem, jest akcja. Ojciec każe mi biec. Wziął wózek, to biegnę za nim. Jaka akcja. Dobra, biegnę nadal. To jest bieg z wózkiem. Fu, mucha mi wpadła do gęby. Widzisz tam? O, pralka. A bo wystawiają dzisiaj dużo gabarytowe rzeczy? Tak. O kurczę. Z myślą o tobie. To musimy... Ja inaczej bym się nie podjął takiej dywersji. Hej, no to musimy w końcu skoczyć na złom, nie? O kurczę, dwie pralki są nawet. To też jest? Dobra, to ładujemy za pralkę. Weź wózek na dół. Szybka akcja. Akcja liść dębu. Już zobacz, co tam jeszcze jest. A ta druga pralka, nie? Która? O ta. Metalowa, no nie. To jest pod drzew. To zaraz wrócę i wrócę po to. Nie no, niesamowity jest. Biegnie z tą pralką. Jeszcze taką rurkę mam. I wrócę po tą drugą pralkę. A bo dzisiaj jest na wsi dzień wyrzucania śmieci wielkogabarytowych. No i ojciec jechał z Morelą, myśmy rwali wiśnie i zauważył, że są powystawiane rzeczy. To jest podgrzewacz wody. Także trzeba go rozmontować i też przyda się. Poza tym jeszcze rura do odkurzacza i parę takich rurek, wężyków. Dobrze. Niedługo będzie odcinek. Załadujemy wszystko. Będzie sporo tego. No i mamy kolejny sprzęt. Wow. Patrzcie na to. Bierzemy to. O, i tutaj jeszcze jakieś leżaki. Super. Dobra, mamy kolejny złom. Taki jeszcze fotel znaleźliśmy od jakiegoś starego samochodu i leżaki takie. No i lecimy dalej na połowy. I myk, praleczka. No to szybka akcja jest, bo samochody jeździły. Deszcz pada, jakieś pioruny.
praleczkę mamy jeszcze. No i jeszcze, kurczę, trafiliśmy na takie miejsce, gdzie było dużo skrzynek z rupieciami. Elektro przede wszystkim. Także trzeba będzie to zdemontować. Tu jakiś skaner. I takie fajne sprzęty, naprawdę. O, patrzcie, jakaś szlifierka jest. Jakieś silniczki. O, to nie mam pojęcia, do czego to jest. Ale się dowiem. Jest kawał złomu. O, wiertarki, wkrętarki. Tutaj jaka maszyna jest. Nie wiem, czy to, jak będzie działało, to nie wiem, czy to sprzedawać w ogóle na złom. Patrzcie. Patrzcie, jaki sprzęt. Ale widzę, że w stanie średnim. Jakaś wiertara taka. Ciężka jak diabli. Patrzcie, jeszcze tutaj są. Jakieś szlifierki. Jeszcze jedna wiertarka. Suszarka. Jakiś fragment wiertarki. Dioks. Dioks chyba to jest. No. Kurczę. I jeszcze komputer. Znaczy jednostka centralna. A tu w woreczku? O, tu też coś fajnego. A, tu też jest jakiś chyba do prądu. Wzmacniacz. Miedzicho. Blacha. Plastik, guma. Pamiętajcie przy rozbieraniu pralek, żeby odkręcić te bloki kamienne, obciążniki. Pamiętajcie, że w bębnie jest jeszcze taki ciężarek obudowany plastikiem. Nie zmarnujcie go. Pralka zrobiona. Zabieramy się teraz za podgrzewacz. Podgrzewacz ma tutaj izolację z pianki. A może dałoby się teraz to wypchnąć? Co? Nie wypchnie się. No jest oddzielone folią. No zobaczymy, ale to trzeba wziąć się... Oczyścić. Teraz trzeba będzie tą beczkę jak kebaba poobcinać. Schodzi na ostro. Pięknie oskurowałeś, tato. Ładnie był. Tak, przewód. Ten kolega tu nie doczepić. Dzień dobry. Czy ktoś zamawia złom? Podobno nie będzie zimy w tym roku. No, pokrywa jest plastikowa. Boki tylko metalowe. I tu jaki kamień. Ła, odkręcaj. Już odkręcaj. To będzie lżejsze. Ja
To je amelinum. Amelinium się przyda. Będziemy osobno wieźli złom, a osobno metale kolorowe. Tymczasem ja zajmę się tym pięknym zardzewiałym leżakiem. Oskuruję go. Wie ktoś może od czego taki fotel? Od jakiego samochodu? Właśnie odczepiliśmy siedzisko. Powinna wejść. O, akurat. To jest szyte na miarę. O, dobra. No. I dawaj, ładujemy się. Ja jeszcze przecinam. Trzeba wykręcić. Tutaj skarby z łowienia magnesem jeszcze. Dobra, z puszkami też jedziemy dzisiaj. Jeden wór tutaj. I jeszcze trzy torby takie. Dobra, lecimy. Lecimy na złom.
No i chyba najważniejsze, czyli ile zarobiliśmy? Kasiorka! 148 zł. Tutaj pan mi ładnie rozpisał. Złom stalowy 270 kg, puszka 360. No i tak to właśnie wygląda. Także jest hajs. Pozdrawiam wszystkich, dajcie łapkę w górę, na razie!